Dzień w minutę, Michał Kobosko. Kolejne tygodnie rządów kasty Zbigniewa Ziobry w wymiarze sprawiedliwości to kolejne przykłady bezprawia i niesprawiedliwości. Pierwszy symbol rządów Ziobry to awantura w neo-KRS. Członkowie tej pseudo-Krajowej Rady Sądownictwa pokłócili się o kilka tysięcy złotych diet z tytułu posiedzeń odbywanych online. Efekt: bez żadnego trybu i bez żadnego prawa odwołano przewodniczącego KRS. Taka to elita prawa. Drugi symbol rządów Ziobry to skierowanie grona niepokornych prokuratorów do pracy na placówkach, które są odległe o kilkaset kilometrów od ich miejsc życia i pracy. O skierowaniach dowiedzieli się w poniedziałek po południu. Do pracy w nowych miejscach mają się stawić w środę rano. W środę, czyli już jutro. Metody trochę jak z Władimira Putina, na razie bez łamania kołem. Trzeci symbol rządów kasty Ziobry to doprowadzenie do protestu sędziów sądów powszechnych. Od wczoraj, jak wiemy, zdecydowali, że nie będą orzekać 18 dnia każdego miesiąca. To oczywiście utrudnienie dla nas wszystkich klientów sądów, ale też nie byłoby tego protestu, gdyby nie bezprawne działania ludzi Ziobry, którzy zawiesili trójkę niepokornych sędziów: Beatę Morawiec, Igora Tuleję i Pawła Juszczyszyna. Chciałoby się powiedzieć, jedno wielkie pasmo sukcesów Ziobry. On idzie od klęski do klęski, tym samym w jakiś sposób naśladuje Jacka Sasina. Pytanie, czy w jego przypadku prezes Kaczyński będzie równie zadowolony z tych kolejnych porażek.